No hej, witam. Dzień dobry, jak się masz? Cześć. Cześć Karolku. Hej Karol. Bardzo pozytywnie, zawsze to był bardzo fajny kolega, bardzo dobrze nam się współpracowało i rozmawiało i na boisku, i poza boiskiem. Rewelacja. Myślę, że pod względem i sportowym, i towarzyskim te dwa sezony były topowe, były świetne, było sporo sukcesów. Czas spędzony z Karolem Kłosem w PGS Krze Bełchatów wspominam bardzo dobrze. To były 3 lata. Obfitowały dla mnie i dla klubów liczne sukcesy. 3 lata, 3 medale złote i 2 brązowe. 1 Puchar Polski, 1 Super Puchar Polski. Czas spędzony z Karolem w Skrze to czas wspaniały. Nasza przyjaźń tak naprawdę rozpoczęła się właśnie wtedy, trwa do dzisiaj. Mamy świetny kontakt, świetne relacje, także ja wspominam bardzo dobrze ten czas, było zabawnie. Dużo, dużo pięknych chwil razem, także cóż, no piękne naprawdę lata Karola w Skrze i gratuluję, bo ja bym tak długo nie wytrzymał w jednym klubie. Czas spędzony z Karolem w Skrze Bełchatów wspominam bardzo dobrze. Oboje dołączyliśmy mniej więcej w tym samym czasie do klubu, który dominował już krajowe podwórka, krajowe boiska. Myślę, że z naszym skromnym udziałem udało się nam skoczyć jeszcze na półkę wyżej. Także wiele sukcesów, wiele też ciężkich porażek, fajnych przygód za nami, ale zawsze te wspomnienia będę miał związane z Karolem i z Bełchatowem, tylko i wyłącznie pozytywne. My time with Karol in Skra was amazing. I found an amazing friend and an amazing fighter to fight with. We spent an amazing time together. He was always so important to me and to us, not only as a player but also as a leader. So I'm so happy I was part of so many years of him in Skra. So Karol, congratulations, I'm proud of you. We really had a good time together with Karol Kloss, and also we have really nice memories together. I wish him all the best in his life and in his sport career, and he's really amazing guy and he deserved all the best. I met Karol 12 years ago, and I can say that immediately, okay, you are the youngest in the team, but I can say that immediately you could see that he's an amazing guy, that somebody, that he's the guy who is working really hard every practice. He's a national team player and he's overall amazing person. This is the most important thing, and I think that he's true legend of this club. So we should all look at Karol and try to be like him one day. Z naszą relacją bywało różnie. Natomiast zawsze szanowałem cię i szanował będę jako człowieka i zawodnika. Jeśli sięgniesz pamięcią do momentu, kiedy po raz pierwszy mieszkaliśmy razem w pokoju, pewnie przypomni ci się nieprzespana noc i mecz z Kielcami. To była bardzo wartościowa i konstruktywna rozmowa. Poznałem cię wtedy troszkę lepiej od innej strony. Twoją osobowość, która kryła się pod płaszczykiem profesjonalisty, jakim niewątpliwie jesteś. Pierwsze impresje, jak ktoś powie Karol Kloss czy Skra Bełchatów, to nie idzie jedno bez drugiego, także będzie dziwnie widzieć go w drugich zespołach, ale to jest sport, to jest życie i dla legendy wszystkie drzwi są otwarte. Myśląc o Skrze Bełchatów, myślisz o Karolu Klossie. Mówiąc o Karolu Kłosie, myślisz o Skrze Bełchatów, więc wydaje mi się, że jest to taka legenda bełchatowskiej siatkówki i tak naprawdę człowiek, który poświęcił praktycznie większość swojej siatkarskiej przygody, można powiedzieć kariery, dla tego klubu i jest taką ikoną i mam nadzieję, że wiele osób sobie wydrukuje zdjęcie Karola i powiesi na dłużki i będzie takie wisiało sobie. Nie, ja sobie tak nie zrobię, chociaż możliwe.
some things what I remember about him, it's be like one rule to you never try to tip over Karol. He will know what I say. Like a person and like a player, he's amazing. Polish legend for sure. Parę spotkań razem wygraliśmy, parę spotkań razem przegraliśmy. Pamiętam chociażby też nasze Mistrzostwa Świata w 2014 roku, które zakończyły się dla nas bardzo dobrze. Dla mnie szczególnie, bo to był mój ostatni turniej. Ty dalej jesteś czynnym reprezentantem Polski. Jak mi ktoś powie Karol Kłos, to od razu mam w głowie żółto-czarny kolor. Bo i to jest normalne, bo on tyle lat spędził w grę, że to jest coś normalnego, no bo zawsze, no Karol Kłos to jest też emblema Skry, oczywiście po Mariusz Blazli, bo obydwóch są bardzo dobrych zawodników i bardzo popularni siatkarzy w Polsce. I właśnie to mi się wspomina w głowę, że jak ktoś powie Karol Kłos, to od razu Skry. The first impression for me when I think about Karol and Skra is he is Skra. But really, like, I mean, the best word to describe it, I think, is that he's the soul of this team, and there's gonna be a big hole to fill it. Zawodnika, który spędził tyle lata w Skra Bełchatowu, też legenda polskiej szatkówki. Wszyscy znają, co znaczy Karol Kłos za Skra Bełchatów i chcę mu pożyczyć wszystko dobrego w życiu i siatkówce, dużo zdrowia i mam nadzieję, że Karolka w nowym klubie będzie uśmiechnięty i pozytywny, jak zawsze był. Good luck for what's coming next. All the best for you, Karol. Take care and I hope see you in Poland. Well, all the best to you and see you around. Ciao. Powodzenia. Pozdrawiam i powodzenia, Karolka. Wiem, że to na pewno jeszcze nie twoje ostatnie słowo, ale już zostałeś legendą klubu i to jakiego? Wielkie gratulacje. A Karolowi, który pewnie tego teraz słucha, życzę powodzenia w nowych barwach i do zobaczenia. Karolku, wszystkiego dobrego dla ciebie.